Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Jan od Krzyża, Noc Ciemna, odcinek czwarty. Czyta Iwonna Teresa. O niektórych niedoskonałościach, jakie popełniają początkujący odnośnie do drugiej głównej wady, jaką jest łakomstwo w znaczeniu duchowym. Pierwsze. Początkujący ulegają wielkiemu łakomstwu duchowemu i rzadko zadowalają się tym, co im Bóg daje. Często więc są niezadowoleni i skarżą się, że nie znajdują tej pociechy w rzeczach duchownych, jakiej by pragnęli. Szukają ustawicznie pociechy i wskazówek duchowych, wynajdują książki, które bezustannie czytają, by znaleźć w nich to, czego pragną. Tym zajęciom poświęcają o wiele więcej czasu, aniżeli na umartwienie i wyrobienie w sobie doskonałego ubóstwa wewnętrznego, które jest tu nieodzowne. Nadto jeszcze gromadzą obrazy, różańce i temu podobne rzeczy niezwykłe, wybierając raz te, drugi raz inne i posługując się coraz to innymi. Dziś podoba się im to, jutro znów co innego. Przywiązują się do tego krzyża, bo jest odmienny od innych. Zajmują się raz agnuskami i relikwiami, kiedy indziej znów pobożnymi wezwaniami, zupełnie jak dzieci zmieniające zabawę. Najwięcej potępiam w tym usposobienie i skłonność serca dążące do posiadania wielu i nadzwyczajnych przedmiotów pobożności. Jest ono bowiem przeciw ubóstwu duchownemu. Ubogi duchem patrzy tylko na istotę pobożności, używa tego, co jest konieczne do jej rozbudzenia, zaś zbyt wielka liczba i różnorodność przedmiotów pobożnych męczy go i nuży. Prawdziwa pobożność z serca wypływa i korzysta tylko z tego, co jest prawdziwe i istotne w przedmiotach duchownych. Wszystko zaś inne jest przywiązaniem i znakiem niedoskonałości. By więc postąpić nieco w udoskonaleniu się, należy koniecznie zwalczyć tę pożądliwość łakomstwa. Drugie. Znałem osobę, która z górą przez 10 lat posługiwała się krzyżykiem. Był on zwyczajny, zrobiony z poświęconych gałązek, spojonych gwoździem wokół zakrzywionym. Nie rozstawała się z nim nigdy, lecz nosiła go ustawicznie, dopóki jej go nie zabrałem. A była to osoba inteligentna i rozumna. Znałem też inną osobę, która modliła się na różańcu zrobionym z kostek ości rybich. Nabożeństwo jej nie było jednak mniej ważne przed Bogiem, gdyż nie zwracała ona uwagi na piękno i wartość różańca. Dusze pragnące postępować drogą pewną nie przywiązują się nigdy i nie zaprzątają swego serca zbytnio przedmiotami zewnętrznymi. Nie pragną wiedzieć więcej niż powinny, a całą uwagę zwracają ku temu, by wiernie służyć Bogu i Jemu się podobać. To jest jedyne ich pragnienie. Chętnie oddają to, co posiadają i z radością wyzbywają się posiadania czegoś z miłości dla Boga i bliźnich, czy to rzeczy duchownych, czy doczesnych. Szukają bowiem, jak powiadam, prawdziwej doskonałości wewnętrznej i chcą Boga zadowolić, a nie siebie samych. Trzecie. Z takich i wielu innych niedoskonałości oczyszcza się dusza całkowicie dopiero wówczas, gdy Bóg wprowadza ją w bierne oczyszczenie owej ciemnej nocy,
o której niedługo mówić będziemy. Zanim to nastąpi, winna jednak dusza ze wszystkich sił starać się usilnie oczyszczać się i udoskonalać. Tym sposobem zasłuży na to, że Bóg otoczy ją swym staraniem i uleczy ją z tego wszystkiego, czego sama osiągnąć nie zdoła. Jeśliby bowiem sam Bóg nie oczyścił ją w tym ciemnym ogniu i nie wspomógł jej, dusza, chociażby nie wiem jak pragnęła, nie mogłaby się aktywnie sama oczyścić, ni przysposobić się choćby w najmniejszej części do boskiego zjednoczenia i doskonałości i miłości. O innych niedoskonałościach, które popełniają początkujący odnośnie do trzeciej wady, to jest nieczystości. Początkujący popełniają o wiele więcej różnych niedoskonałości odnośnie do każdej wady niż te, o których tu wspominam. Pomijam je jednak, poruszając tylko ważniejsze błędy, będące początkiem i przyczyną innych. I tak, odnośnie do nieczystości. Nie wspominam tu, czym jest ów grzech u osób duchowych, gdyż mówię tu tylko o niedoskonałościach, z których mają się oczyszczać w ciemnej nocy. Mają początkujący wiele niedoskonałości, które by można nazwać nieczystością duchowną. Nie, żeby to była istotna rozpusta, lecz dlatego, że wywodzi się z rzeczy duchownych. I tak zdarza się często, że w samych ćwiczeniach duchownych bezwiednie budzą się i podnoszą poruszenia zmysłowości i podniety nieczyste. Ma to nawet miejsce wówczas, gdy dusza zatopiona jest głęboko w modlitwie lub przystępuje do sakramentu pokuty czy komunii świętej. Podniety te, budzące się wbrew woli duszy, wywodzą się z trzech przyczyn. Drugie. Pierwszą przyczyną jest upodobanie naturalne w rzeczach duchownych. Gdy bowiem duch i uczucie doznają zadowolenia w rzeczach duchownych, wtedy również każda niemal cząstka człowieka stosownie do swej właściwości i uzdolnienia skłania się ku tej rozkoszy. Duch zwraca się do radości i upodobania w Bogu, to jest do wyższej części. Zmysłowość zaś, czyli niższa część człowieka, zwraca się do upodobania i przyjemności zmysłowej. Nie mogąc wznieść się wyżej, zwraca się ku temu, co jest jej bliskie. To jest do przyjemności nieczystej. Bywa więc nieraz, że gdy dusza pogrążona jest w modlitwie i zjednoczona duchowo z Bogiem, z drugiej strony odczuwa ona w swych zmysłach podniety, poruszenia i odczucia zmysłowe przychodzące wbrew woli i z jej wielkim niezadowoleniem. Zdarza się to często przy przyjmowaniu komunii świętej. Jak bowiem dusza w tym akcie miłości doznaje radości i pociechy udzielonej przez Pana, w tym celu bowiem do nas przychodzi, tak również zmysłowość szuka tu na swój sposób pociechy, jak o tym mówiliśmy. Część duchowa i zmysłowa składają się na całość człowieka. Dlatego też zazwyczaj obydwie uczestniczą na swój sposób w tym, czego jedna z nich doznaje. Filozofia bowiem twierdzi, że każde wrażenie jest przyjmowane na sposób tego, kto odbiera. Tak więc w początkach życia duchowego, a nawet wówczas, gdy dusza już postąpiła w doskonałości, ponieważ jeszcze zmysłowość jest niedoskonała, przyjmuje Ducha Bożego również niedoskonale.
Dopiero wówczas, gdy część zmysłowa człowieka zostanie udoskonalona przez oczyszczenie ciemnej nocy, o którym mówić będziemy, nie będzie podlegała tym słabościom. Wtedy bowiem już nie ona sama odbiera wrażenia, lecz zostaje niejako pochłonięta przez ducha. Wszystko zatem, co wówczas przyjmuje, dzieje się na sposób duchowy. Trzecie. Drugą przyczyną tych podniet jest szatan. On to celem wzniecenia niepokojów i rozproszenia wtedy, gdy dusza trwa na modlitwie, rozbudza w części zmysłowej człowieka te poruszenia nieczyste. I jeśliby dusza wówczas na nie zezwalała, odniosłaby wielką szkodę. Z obawy przed nimi może utracić gorliwość w modlitwie, czego właśnie zły duch pragnie. Są nadto i takie dusze, które celem zwalczenia tych podniet zaprzestają w ogóle modlić się, gdyż wiedzą, że właśnie w czasie modlitwy najwięcej ich doznają. Rzeczywiście też tak bywa, bo właśnie w czasie modlitwy rozbudza je szatan, by zniechęcić duszę do tego ćwiczenia. Nie ograniczając się do tego, przedstawia im szatan z całą wyrazistością rzeczy brzydkie i nieczyste, kojarząc je z ćwiczeniami duchownymi i z osobami, które są pomocą dla tych dusz. Czyni to w tym celu, by zrazić i onieśmielić duszę. I ci, którzy się temu poddają, nie śmią ani spojrzeć na kogoś, ani o czymś pomyśleć, gdyż natychmiast odczuwają niepokój. Pokusy te oddziaływują z taką siłą na osoby, zwłaszcza melancholiczne, że aż litość patrzeć na nich udręczone życie. Udręczenie to w chwilach przypływu melancholii na takie osoby do tego stopnia urasta, iż sądzą, że są opętane przez szatana i nie mają możliwości uwolnienia się od niego. Lecz nawet i melancholicy mogą odsunąć te podniety, ale trzeba na to wielkiego wysiłku i trudu. Zazwyczaj jednak, jeśli te podniety nieczyste powstają na podłożu melancholii, trudno je zwalczyć, dopóki się nie uleczy chorobliwego stanu człowieka. Może to jednak nastąpić w ciemnej nocy duszy, która ją uwalnia natychmiast z tych niedoskonałości. Czwarte. Trzecią przyczyną powstawania tych niepokojów i poruszeń nieczystych jest obawa przed nimi. Doznają jej te dusze, które już doświadczyły owych niepokojów. Obawa ta przypomina im owe poruszenia za każdym spojrzeniem, rozmową czy myślą i tym samym rozbudza je na nowo, nawet bez ich woli. Piąte. Spotyka się nadto dusze z natury tak przewrażliwione i przeczulone, że za każdym odczuciem słodyczy duchowej czy pociechy na modlitwie doznają równocześnie podniet nieczystych. Zmysłowość u nich tak wzrasta i przejmuje je, że czują się jakby zanurzone w smaku i rozkoszy tej namiętności. Odczucie to trwa biernie i niejednokrotnie w ślad za nim przychodzą poruszenia i czyny nieczyste. Pochodzi to stąd, że jak już wspomniałem, osoby te z natury są przewrażliwione i przeczulone. Każda więc podnieta i każde przeżycie rozbudza w nich namiętności i burzy krew. Podobne zaburzenie odczuwają na przykład w przypływie gniewu
zmartwienia czy jakiej innej przykrości. Szóste. Niektóre osoby duchowne, tak w rozmowie, jak i w ćwiczeniach duchownych, odnośnie do pewnych osób odczuwają zbytni zapał i podniecenie. Postępują wtedy zarozumiale i czynią pewne akty chełpliwości. Usposobienie takie wypływa równie z nieczystości duchowej w tym znaczeniu, jak już mówiliśmy. Zazwyczaj przychodzi wówczas i upodobanie woli. Siódme. Pod pokrywką spraw duchowych nawiązują przyjaźń z pewnymi osobami, z której niejednokrotnie wypływa nieczystość i to nieduchowa. Taką przyjaźń poznaje się po tym, że ze wspomnieniem jej nie wzrasta pamięć i miłość ku Bogu, lecz udręka sumienia. Uczucie bowiem czysto duchowe pomnaża miłość ku Bogu i im więcej wzrasta w duszy, tym więcej przypomina Boga i pragnienie Jego miłości i w miarę jak ono wzrasta, wzrasta i miłość Boża. Duch Boży bowiem ma tę właściwość, że dobro wzrasta pod wpływem dobra, z tego powodu, iż zachodzi tu podobieństwo i zgodność. Miłość zaś rodząca się ze zmysłowej namiętności ma przeciwne skutki. Im więcej wzrasta miłość zmysłowa, tym bardziej się umniejsza miłość Boża i zanika pamięć o niej. Ze wzrostem miłości zmysłowej przychodzi zobojętnienie względem Boga, zapomnienie o nim i zaniepokojenie sumienia. Przeciwnie, ze wzrostem miłości Bożej w duszy zmniejsza się miłość zmysłowa i przychodzi zapomnienie o niej, ponieważ te miłości są sobie przeciwne, nie tylko jedna drugiej nie wspomaga, lecz przeciwnie, ta, która weźmie górę, gasi i tłumi drugą, a sama nabiera siły. Tak uczy filozofia. Dlatego również nasz boski Zbawiciel nauczał w Ewangelii: co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z ducha, duchem jest. Czyli innymi słowy, miłość zrodzona ze zmysłowości służy zmysłowości, zaś miłość zrodzona z ducha służy duchowi Bożemu i sprawia jego wzrost. Taka jest różnica pomiędzy tą dwojaką miłością. Po tym łatwo je rozeznać. Gdy dusza wejdzie w ciemną noc, zaprowadza ład w tych dwóch miłościach. Tę, która jest wedle Ducha Bożego, potęguje i oczyszcza, zaś przeciwną wyrzuca i poskramia. W samych zaś początkach tej nocy traci pamięć o jednej i o drugiej, jak to później wykażemy. Święty Janie od Krzyża, prowadź nas drogą ciemnej nocy. Amen.